Dobra, lada moment będą nowe deki i boosterki Pokémon, a jak wiecie, mega się wkręciłem w Poki na nowo, więc na kanale zrobimy sobie na pewno unboxing. Ale na razie, żeby poczuć większy klimat Poków, mam dla was teorię. Ale uprzedzam, jest ona dość szalona, opowiada o wojnie ewolucji, zresztą posłuchajcie sami. Przed obejrzeniem proszę o dystans. Teorie są tworzone dla zabawy, czasem się potwierdzają, czasem nie. I pamiętajcie, by teoria miała sens, użyjcie trochę wyobraźni i kreatywności. Dobra, pewien użytkownik Lita postanowił stworzyć ciekawą teorię, ale do rzeczy. Obecnie znamy regiony w Pokémon takie jak Kanto, Wyspy Sewi, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola. I jeśli jakąś pominąłem, to przepraszam, poprawcie mnie w komentarzach. Wszystkie są wyjątkowe pod wieloma względami, w tym rodzaj występowania Pokémonów. Wszystkie są częścią spójnego, unikatowego świata. Kilka z nich opiera się na prawdziwych lokacjach, takich jak Paryż, a inne wydają się być ukształtowane jak niektóre części Japonii. Chociaż istnieje możliwość, że regiony są tylko przez przypadek podobne do naszego świata, prawda? Źle. Regiony Pokémonu są częścią naszego świata bez względu na to, jak brzmi to bezsensownie. W całej serii wpisy w Pokédexie wspominają o miejscach w świecie rzeczywistym, niektóre postacie nawet do nich podróżują. Porusznik Surge i wojna, o którą walczył, są podstawą wojny Pokémonów, ale ludzie zdają się nie dostrzegać pewnego faktu, że jest on określany jako The Lightning American, czyli pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jest jeszcze więcej wpisów w Pokédexie, na przykład Pokémon Arcanine wyraźnie odnosi się do Chin, ponadto gdzie odnaleziono DNA Mew? W Ameryce Południowej. Ludzie rozmawiali o miejscach w prawdziwym świecie od czasów generacji pierwszej Pokémonów. I wydaje się autorowi teorii, że ten został nieraz pominięty fakt. Więc możemy sugerować się tym, że w naszym świecie wybuchła dość duża wojna, nie zdziwił się jakby była to jądrowa. Wiele owadów stworzeń ewoluowało. Ludzkość pewnie poczyniła degres, cofając się o wiele lat, chociaż wiele osób z was powie, że to bez sensu, bo w Pokach nieraz wspominałem o Pokémonach z Kamieninach, czy jakichś legendarnych Pokach, a nawet był film, gdzie aż cofa się w czasie. Ale pamiętajcie, że nie wiemy, ile lat minęło od wojny. Choć od siebie mogę dodać i uważam, że może to być trochę szalone stwierdzenie, ale wojna miała miejsce prawdopodobnie niedawno. A historię piszą zwycięzcy i wszystkie legendy, historie, mity o ich świecie zostały spreparowane. A póki to zmodyfikowane zwierzęta do walki. Dobra, poleciałem troszeczkę z fantazją oczywiście. Ma ta teoria wiele nie to ciągnięć, ale są wiele takich absurdów w Pokémonach. Na przykład, że profesorowie każą dzieciakom łapać Pokémony do Pokédexu, żeby dowiedzieć się czego nowego o Pokémonach, bo sami nie wiedzą, jak to daleko zaszło. Jest wiele takich właśnie niewiadomych Pokémonach i ta teoria ma jakiś delikatny sens. Nie wiem, jak wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach, wiem, że to jest szalone coś innego na moim kanale. Podejdźcie do tej teorii z dystansem, a jeżeli podobają się takie materiały i chcecie więcej materiałów o Pokémonach, piszcie w komentarzach, na pewno ich będzie znacznie więcej. A na razie dziękuję, że mnie oglądaliście i do usłyszenia i hej!